Kiedy żona okazała się, że jest w ciąży, lekarz powiedział nam, że ciąża jest zagrożona. No więc jak zagrożona, a dotychczas było wszystko wspaniale i dzieci się rodziły zdrowe. Było to dla nas ogromnym zaskoczeniem i szokiem, trochę też niedowierzaniem. Niemniej jednak postanowiliśmy walczyć o życie tego dziecka. Miało być to dziecko dosyć poważnie chore. Pierwszy raz o chorobie Dominika dowiedzieliśmy się na pierwszych badaniach prenatalnych, czyli to było około 12-14 tygodnia ciąży. Ciąża faktycznie od początku była bardzo ciężka. Ja bardzo źle się czułam. Było widać, że no to nie jest taka normalna ciąża jak każda inna. I na tych badaniach dowiedzieliśmy się pierwsze z badania USG, że ten fałd, którym tam jest mierzony, jest większy i że jest prawdopodobieństwo, że będzie chory Dominik na zespół Downa. Zrobiliśmy badania z krwi, później które potwierdziły, tam prawdopodobność była 1 do 7, że Dominik jest chory. Patrzyliśmy na siebie i nie dowierzaliśmy w ogóle, że tak. Mieliśmy dwie zdrowe już córki, które po prostu no, są zdrowe. Nigdy nie spodziewaliśmy się, że no jak to możliwe, że jest chory. I właściwie, żeśmy się nic nie odzywali, bo tak do nas to nie docierało. Natomiast gdy wróciliśmy do domu i tam każdy pytał jak, no i powiedzieliśmy, że jest, no, że jest chory dziedziuj, że nie wiadomo co będzie. I zaczęliśmy wtedy słyszeć pierwsze głosy, że no trzeba usunąć taką ciążę, nie? No bo to przecież po co? Jeśli mamy taką możliwość i wiemy, że będzie chory, to ten. I wtedy jakby do nas dotarło, że no jak to, że jak usunąć, jak pozbyć się dziecka i nie, no musimy walczyć. Podjęliśmy inicjatywę modlitwy za to dziecko. Byliśmy już w ten czas w domowym kościele, więc ta grupa modlitewna jakaś tam się zawiązała i działała. No ale w trakcie całych tych 9 miesięcy były różne kryzysy, a też i modlitewne. Nie dawaliśmy już w zasadzie rady, trochę się stresowaliśmy. Tym w końcu Dominik przyszedł na świat. Popatrzyliśmy na niego i nie widzieliśmy nic takiego, co by wskazywało na to, że byłby chory. Oczywiście tam byli różni lekarze, bo patrzyli, bo mieszkałem w małej miejscowości. Jedna pani doktor mówiła, bo ma trochę gotyckie podniebienie, jak zespół Downa tam. No zaczęły się doszukiwania tych wad. Ale przyszedł pan doktor, ordynator i mówi, on tu nic nie widzi, jedyne co to jest kłopot z okiem. Zaczęły się wyjazdy po szpitalach, do klinik, żeby w ogóle rozeznać, bo z tym był w ogóle problem, żeby rozeznać. Ale niestety to wszystko było w tym czasie, w którym my straciliśmy wszystko, co mieliśmy, chodzi o finanse, zbankrutowaliśmy, mieliśmy wiele problemów i nie było nas stać nawet na wyjazd, czy do Katowic, czy do Warszawy na to, żeby Dominika zbadać. Więc te wątpliwości cały czas napływało, było coraz gorzej tak naprawdę i też modlitewnie ja osobiście zacząłem słabnąć. I w pewnym momencie, kiedy jechałem samochodem, nagle przyszło takie światło, że trzeba coś stworzyć, żeby pomagać takim jak my. Trochę może egoistycznie, ale bo okazało się to bardzo potrzebne, żeby ktoś modlił się za nas. Kiedy ja słabnę, to żeby ktoś przejął tę inicjatywę i się modlił za moje chore dziecko i za nas, żebyśmy dawali radę. No i tak od tego się wszystko zaczęło. Nazwa sama wpadła tak naprawdę, jakby generalnie wszystko zostało podane na tacy, tak dosyć konkretnie i namacalnie. I wydaje mi się, że to jest jakby jeden z cudów już, że to nie było jakieś tam głębokie myślenie na tym, rozważanie. Nie, to po prostu zostało konkretnie podane na tacy i zaczęliśmy działać. Zacznę troszkę wstecz do historii naszego synka Pawełka. Jest on z trzeciej ciąży. Lekarze powiedzieli mi, że jest to ciąża zagrożona. I w tym momencie od razu podjęliśmy modlitwę do naszego ulubionego świętego ojca Pio i jemu zawierzyliśmy jego życie. Później jeszcze w 7 miesiącu ciąży nastąpiły komplikacje i groził mi przedwczesny poród i tam usłyszałam właśnie też, że powinnam zawierzyć jego życie tak naprawdę Maryi i to też tam właśnie dokonałam.
I później Pawełek się urodził właściwie już o czasie. Wszystko wyglądało, że jest w porządku, jednakże okazało się po kilku miesiącach, że Pawełek nie rozwija się normalnie, tak jak każde zdrowe dziecko. Nie potrafił w wieku 8 miesięcy usiąść, bardzo główką pochylał na bok, miał silny światłowstręt, właściwie bardzo cierpiał. I chodziliśmy po różnych lekarzach i nikt nie wiedział tak naprawdę, co się z nim dzieje, gdzieś neurologicznie. Okazało się, że jednak rozwiązała się zagadka i jest to jaskra wrodzona. Choroba, która bardzo wyniszcza jego wzrok i ponieważ była rozpoznana za późno, uszkodzenia ma bardzo duże. No właściwie jest najtrudniejszym przypadkiem w Centrum Zdrowia Dziecka. Na ten moment już właściwie zdarzyło się tak, że widzi jednym okiem, są tak duże uszkodzenia. Doszła zaćma do tego, odwarstwiła mu się siatkówka, także zupełnie nie widzi jednym oczkiem. Podczas choroby Pawełka tak naprawdę nasza wiara była ciągle gdzieś tam wystawiana na próbę. Czuliśmy się takiego zaufania do Pana Boga i właśnie wiary w to, że dzieje się Jego wola, mimo wszystko, że właśnie ma tą chorobę. Mieliśmy też takie słabsze momenty modlitewnie. W ogóle prosiliśmy mnóstwo osób o wsparcie, żeby się z nami modlili. Było mnóstwo mszy świętych za Pawełka, także nawet kilkaset podejrzewam gdzieś w całym świecie, tak naprawdę w największych sanktuariach, ale ciągle czuliśmy, że jesteśmy zbyt słabi na tej modlitwie i potrzebujemy gdzieś pomocy. I ja szukałam właśnie w internecie jakiejś takiej wspólnoty modlitewnej, gdzie by właśnie może napisać intencje, żeby oni nam też pomogli się modlić za Pawełka. I tak się zdarzyło, że właśnie Tomek, założyciel naszej strony, w tym czasie do mnie zadzwonił z propozycją właśnie, że ma taki pomysł, że Duch Święty go natchnął, żeby założyć właśnie stronę Szturmujemy Niebo, gdzie będziemy modlić się za chore dzieci, a właśnie możemy powierzać nasze chore dzieci również we właśnie modlitwie codziennej, co dla nas okazało się przeogromnym wsparciem. Jest to też dar dla mnie, że mogę takiemu dziełu towarzyszyć poprzez modlitwę, poprzez duchowe towarzyszenie, poprzez wygłaszanie dla nich rekolekcji rocznych, bo jest to grupa, która no, czyni wielkie dzieła, no bo dziś naprawdę świat potrzebuje tego, aby modlić się za osoby chore i wspierać rodziny, które nie radzą sobie z chorobą swojego dziecka. A właśnie ta inicjatywa powstała właśnie na takim gruncie. W pierwszym miesiącu działania dzieła następowało wiele cudów. Między innymi Dominik został uzdrowiony ze śmiertelnej choroby genetycznej, o której żeśmy się dowiedzieli generalnie jakoś tam w trakcie. Więc to był taki jeden z pierwszych owoców. Później te owoce do nas napływały non-stop. Tych zwanych aniołów, których nazywamy ochotników, chcących się modlić za te chore dzieci, była cała masa. Ja nie nadążałem odbierać maili, odpisywać na SMS-y. Można powiedzieć, że to trwa niemalże przez te 5 lat do chwili obecnej, aczkolwiek więcej jest tych intencji. Może i nawet dobrze. Cieszymy się, że to tak bardzo się przyjęło. Cieszymy się również z tego, że Pan Bóg ma taki plan wobec tego dzieła, a nie inny, że tak nas prowadzi, bo nie ukrywam, że oprócz uzdrowień fizycznych były te duchowe również w naszym małżeństwie. To chyba jest w zasadzie, można powiedzieć niemalże, a może odważnie powiem, że najważniejsze w tym wszystkim. Był to moment, w którym nas też zjednoczyło, że zaczęliśmy stawiać temu czoła. Dzięki temu poznaliśmy wiele też innych osób. Zobaczyliśmy, jaka jest ogromna potrzeba w szpitalach, gdzie odbywają się, ja na to mówię, całodniowe rekolekcje, najprawdziwsze rekolekcje.
nie wymyślone, tylko z życia wzięte. Tam są rodzice, którzy nie mają takiej nadziei jak my, którzy może są niewierzący, może stracili wiarę właśnie przez chorobę dziecka, ponieważ my leczymy się w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, więc tych chorób przypadków jest cała masa. I zauważyliśmy, że tam jest też ogromna potrzeba, że tak bardzo ludziom brakuje też tej nadziei, a szczególnie tym, którzy są niewierzący. No i to dzieło miało za zadanie również pomagać w tym wszystkim. I to się okazało po prostu, że się sprawdziło. Jest to ogromna potrzeba, jest duże zapotrzebowanie modlitewne. I widzimy owoce również po tych rodzicach, którzy tracą tę nadzieję, którym się wydaje, że choroba dziecka jest jakby katastrofą. My na początku też tak myśleliśmy, ale okazało się w perspektywie tych 5 lat teraz zapatrzone z boku, że to było po prostu ogromne błogosławieństwo. Przede wszystkim zaufanie właśnie do Pana Boga. Jeżeli jest Pan Bóg w centrum naszego życia, wierzymy w Niego, modlimy się, to łatwiej jest przyjąć ten krzyż, bo no nie ukrywajmy, jest to krzyż choroba, ale krzyż taki, który może zamienić się w dobro. I właśnie w Pawełka przypadku było tak, że mimo, że właśnie jest ta choroba, to wiele dobra się z tego zrodziło. Podam przykład. Bardzo często, kiedy Pawełek miewał bardzo silne bóle głowy, czy jakiś był poddawany operacjom, bo przeszedł ich 7, to zawsze wtedy ofiarowałam tą jego chorobę, cierpienie w intencji nawrócenia grzeszników. I myślę, że zaowocowało to tym, że nasi przyjaciele, którzy no, powiedzmy byli letnimi katolikami, nawrócili się, a za nimi pociągnęły się kolejne nawrócenia i to trwa do dziś. On jest cały czas omadlany i zdarzyło się właśnie kilka lat temu, że właśnie odwarstwiła mu się siatkówka wokół i wtedy lekarze no, rozłożyli ręce, że jest już właściwie za późno, że nic nie można zrobić. Znalazł się co prawda jeden lekarz, który chciał dokonać operacji, no tak dając powiedzmy pół na pół szansę. Mieliśmy się już właśnie tam udać na konsultację, ale w tym czasie właśnie poprosiliśmy o taką dodatkową modlitwę właśnie za Pawełka do naszych aniołów. No i przed wizytą u pana doktora, właściwie pan doktor, kiedy już go badał, podczas badań wynikło, że ta siatkówka się samoistnie przykleiła. Więc ja mogę powiedzieć z naszej strony, że naprawdę Pan Bóg działa i przez te osoby i wysłuchuje tych modlitw. To dzieło Szturmujemy Niebo jest dziełem wspólnoty, dlatego teraz trzymając się za ręce, tworzymy jedną wspólnotę. Jako zjednoczeni w tej modlitwie chcemy polecać wszystkie intencje, które są na stronie Szturmujemy Niebo, wszystkie osoby, które prosiły nas o modlitwę i wołajmy, używając słów naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Te dzieci są bardzo otwarte, bardzo wrażliwe. Chcą być potraktowane jako ci, którzy nie są nienormalnymi, bo dzisiaj te kategorie normalny, nienormalny gdzieś są poprzestawiane. My sami nie wiemy, czy jesteśmy normalni, czy nienormalni, bo trudno jest gdzieś znaleźć jakiś punkt odniesienia. To my sobie to ustalamy, normalność, nienormalność. I te dzieci są takie bardzo bezpośrednie, pokazują, że one radzą sobie z tym cierpieniem, z chorobą. Chociażby ten mały Dominik Tomka, który ma oczko, które wychodzi z orbity i rówieśnicy go różnie traktują, ale on normalnie się zachowuje, normalnie biega, gra w piłkę. Jeżeli my potraktujemy takie dziecko normalnie, nie będziemy przewrażliwieni na jego punkcie,
no to to dziecko będzie normalnie się rozwijało. Myśmy bardzo szybko zaakceptowali to, że on jest chory. Traktowaliśmy go jak zdrowe dziecko. Nie biegaliśmy za nim przesadnie, nie chuchaliśmy na niego. Rogów, żadnych kantów domu nie zastawialiśmy. Tak, on miał problemy z chodzeniem. Było widoczne to, że jest jednooczny i że to jest ten. Natomiast my nigdy nie daliśmy mu odczuć, że on jest chory. Nie chcieliśmy tego. I przez to on też tak bardzo dobrze się rozwijał i nigdy nie dał nam odczuć, że to jest dla niego jakiś dyskomfort. Był taki czas, jak był taki około 2-3 lat, jak wszyscy na niego patrzyli. Jednak piaskownicy, jednak wiele dzieci się śmiało, nawet rodziców. Na to, tak. To było trudne. Na to, że on jest inny, więc wtedy było mu przykro i on też pytał. Zresztą on się sam wycofywał, nie chciał wychodzić. Teraz takie świadectwo, nie tak dawno nawet wrzucaliśmy informację na Facebooka, żeby pokazać innym, którzy chcieli zabić Dominika, jakim on jest sportowcem, gra w piłkę nożną i jako jedyny, pamiętam, wtedy strzelił bramkę. I ogromnie dziękowałem Panu Bogu, że po prostu, że on jest, nie? Bo mogłoby go nie być po prostu ze względu na to, że lekarz tak sobie upatrzył albo dlatego, że rodzinie by może byłoby to wygodne. Mogłoby go nie być przez to, że te pierwsze badania wyszły właśnie tak bardzo źle, a okazało się, że Dominik jest, oprócz tego, że jest problem z tą torbielą na oku i musimy z tym walczyć, wygląda to niezbyt fajnie, może nie ma bezpośredniego zagrożenia życia, natomiast no, trzeba go leczyć, a my jakby mamy cały czas wiarę w to, że Pan Bóg go uzdrowi. Bardzo często spotykam się z sytuacjami, gdzie zagrożone jest życie dzieci nienarodzonych, zagrożone jest aborcją najczęściej z powodu czy podejrzenia o chorobę, czy z jakiegoś innego powodu. Rodzice po prostu nie chcą często mieć dziecka i te sprawy również polecam, Szturmujemy Niebo. Modlimy się również za te dzieci i jednym też z takich pierwszych moich pierwsza sytuacja, która właśnie tak mocno mnie związała z tymi dziećmi nienarodzonymi, to też przypadkowo natrafiona intencja. Chodziło o nienarodzone dziecko Julii, młodej dziewczyny, która chciała dokonać aborcji, nie chciała słyszeć w ogóle o tym, że urodzi dziecko. Ja udało mi się nawiązać kontakt po prostu z kimś, kto ją znał i tam rozmawiała osoba bliska też dla niej, bo to była, można powiedzieć, mama ojca dziecka. Ona bardzo walczyła o to dzieciątko. My też tutaj uruchomiliśmy po prostu tą modlitwę. Modlili się tutaj też aniołowie na rekolekcjach Szturmujemy Niebo. Także modlitwy było ogromnie dużo, a walka była o to życie też ogromna i to odczuwaliśmy, ja sama odczułam bardzo na sobie, bo to były wręcz ataki takie, bo to przy przesyłaniu intencji dalej ktoś mnie straszył policją, że nie życzy sobie takich po prostu SMS-ów, widocznie też tam w kimś się obudziły jakieś tam sprawy z przeszłości. Czuło się tą walkę duchową, tamta dziewczyna zupełnie nie chciała podjąć rozmowy, ja też z nią próbowałam rozmawiać, troszkę rozmawiała, potem blokowała, nie było mowy. Chłopak jej bardzo walczył o to życie i tak naprawdę gdyby nie modlitwa, to pewnie dziecko by zostało zabite, ale w którymś momencie tak Pan Bóg spowodował, że ona pękła po prostu, kiedy usłyszała bicie serduszka tego dziecka. I potem już zaczęła inaczej myśleć, to znaczy jeszcze nie była do końca taka pewna, ale dzieciątko Bogu dzięki urodziło się. Szczęśliwie, teraz jest szczęśliwą mamą, myślę, że Bogu dziękuję za to, że urodziło się to maleństwo. Ja mogę powiedzieć, że przede wszystkim nie poczytałem o owocach na stronie Szturmujemy Niebo. Tam jest wiele takich świadectw. I proszę mi wierzyć, że bardzo dużo intencji, które wpływają do nas, to jest właśnie to, że jakieś życie dziecka jest zagrożone przez aborcję. Ale również wiele mamy odpowiedzi na to, że do tej aborcji nie doszło. Właśnie przez modlitwę. Ja na szczęście nigdy nie miałam takiej myśli, że mogłabym zabić swoje dziecko. Nigdy. Nawet jeśli mogłoby mi to powiedzieć nie wiem ile osób i mówić, że ten, to nigdy bym tego nie zrobiła.
Właśnie dlatego, że dla mnie to był taki dar, że wiedziałam, że jakieś dobro z tego będzie. I czy on będzie z nami tydzień, nie wiedziałam, czy będzie miesiąc, czy będzie dłużej, to wiedziałam, że na pewno to jest nasze dziecko, my musimy je przyjąć takie, jakie jest. Mamy mają wątpliwości, bo po tym wszystkim, co ci lekarze mówią, jak są często przedstawiane te choroby i tak dalej, to można mieć jakieś wątpliwości, można ulec pokusie, że to nie dziecko, że to tylko coś tam, komórka, że gdzie tam do dziecka i tak dalej. Natomiast ja wierzyłam w to od początku, że Pan Bóg daje życie. I jeśli Pan Bóg dał to życie, to On go musi zabrać w takim momencie, kiedy jest to odpowiedni moment dla rodziców. I On o tym zdecyduje, nie my. To jest też niesamowite, może takie, może źle powiedziane, niemniej jednak się odważę, że Pan Bóg zawsze wychowa to dziecko, nie? Że zawsze da sposobność do tego, żeby dziecko się mogło rozwijać, żeby niczego mu nie zabrakło. Jestem o tym święcie przekonany. My tego doświadczamy, bo tak mówię, były różne problemy, z których udało się wyjść właśnie za sprawą tylko wyłącznie Jego oraz świętego Józefa. Rodzicem się staje w momencie poczęcia, nie rodzicem się staje dopiero w momencie narodzenia, bo dzisiaj ludzie myślą w ten sposób, że dopiero jak dziecko się narodzi, to jestem rodzicem. Nie. Mama jest mamą w momencie poczęcia dziecka i tato jest tatą w momencie poczęcia. I to się nie zmienia. To cały czas tak jest. I tym rodzicom trzeba tłumaczyć i przygotowywać ich, że oni przyjmują to dziecko jako dar. Że to nie jest tak, że to dziecko staje się centrum ich życia, że oni zapominają o sobie nawzajem i temu dziecku wszystko poświęcają. Ja rodzicom tłumaczę, że największy dar, jaką mogą dziecku ofiarować, to swoja własna miłość. Miłość męża do żony, żony do męża. No bo dziecko nie potrzebuje tego, że rodzice będą się kłócili i cały czas dyskutowali, co temu dziecku kupić, co dla niego zrobić. To dziecko potrzebuje takiego naturalnego środowiska, gdzie rodzice kochają się, no i to dziecko wzrasta w tym środowisku i wtedy to jest takie piękne. Być może dlatego, że jeszcze kilka lat wstecz Pan Jezus mnie dotknął nawróceniem i od tamtego momentu właściwie już patrzę na życie taki przez pryzmat wiary i wiem, że każde życie jest darem, jest cenne i jakoś to nie było dla nas takim właśnie, że nie wiem, myślę jakaś o dokonaniu aborcji czy czegokolwiek. Absolutnie. Uważaliśmy, że to jest słuszna decyzja w tym momencie, po prostu trzeba się modlić i ufać i Pan Bóg wie najlepiej, jak to się zakończy. Jeżeli usłyszymy o takich sytuacjach, że jest takie niebezpieczeństwo, że ktoś chce usunąć dziecko, że chce dokonać aborcji, że nie zgadza się na chorobę, chce koniecznie walczyć z nią, to może warto jest zwrócić się do któregoś z aniołów albo do centrali, przesłać informację z prośbą o modlitwę, bo jest taki moment, kiedy koordynatorzy wysyłają do wszystkich informacje, żeby szturmować niebo w tej sprawie. I to jest taki pierwszy moment, który też sprawia, że ta osoba jest już otoczona modlitwą. Jest już taki klosz założony na tę osobę i wtedy już całe niebo zaczyna walczyć. No bo tak samo jak niebo walczy, tak samo piekło walczy. To są dwie rzeczywistości, które wzajemnie siebie zwalczają, tylko piekło jest tym, które jest hałaśliwe, krzykliwe i chce za wszelką cenę zniszczyć coś. Niebo natomiast chce, aby walczyć o życie, walczyć o dobro. No i my jesteśmy tymi, którzy są zobowiązani do tego, żeby o to niebo walczyć dla wszystkich. No a to małe dziecko, ono jest darem od Pana Boga. To jest nowe życie, to jest nowy człowiek, którego nie można zabić, bo ludzie chcą gdzieś pokazać, że to jest coś. To nie jest coś, tylko to jest ktoś, to jest człowiek, który ma prawo do życia i my nie możemy decydować o tym, kiedy on umrze, czy kiedy się narodzi. To jest dzieło Pana Boga. W intencji wszystkich dzieci, które
powierzane dzieł modlitwy Szturmujemy Niebo. Poprzez chorobę, poprzez cierpienie trafiły już do nieba. Polecajmy je, aby Bóg przyjął je do grona świętych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. A światłość wiekuista niecha im świeci. Ja pamiętam taką sytuację bardzo mocną w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie biegłem do kościoła po relikwie świętego Dominika Savio, żeby z tymi relikwiami jechać do tego dzieciątka, które umierało, że może jeszcze się po prostu uda go uratować. I nie zdążyłem dojechać. To dziecko zmarło. Płakałem wtedy niesamowicie. Bardzo to przeżyłem. I nie jestem w stanie nic powiedzieć rodzicom, kiedy przeżywają. To jest niesamowite cierpienie. Niemniej jednak wierzę głęboko, że nawet wobec tak trudnej sytuacji Pan Bóg ma swój plan. Plan wobec tych rodziców, wobec takiego dziecka. My straciliśmy też dwoje dzieci i osobiście odbieram to, że mam prywatnych świętych w niebie. Ciężko patrzeć na konające dziecko, które za wszelką cenę walczy o jeszcze jedno spojrzenie, o jeszcze jeden uśmiech mamusi, kiedy ta śmierć nie jest taka szybka, kiedy nie jest taka bezbolesna, kiedy człowiek boi się nawet pocałować dziecko w czółko, ze strachu, że może urazić, to dotyka się tylko stópki, kiedy to wszystko jest takie strasznie trudne. Dziś oczywiście rozumiem, że Lila jest już szczęśliwa, że jest w niebie. Też czekam na to spotkanie z Lilianką, ale też jakby nie skupiam się na swoich własnych emocjach, tylko staram się być cały czas z rodzicami, z mamą Lilianki, która naprawdę potrzebuje wsparcia, miłości, akceptacji ze strony otoczenia, tak? Bo często rodzice, którym umierają dzieci, czują się winni. Choć oczywiście tak nie jest, tak? Nie są winni śmierci swoich dzieci. Jeżeli umiera dziecko tuż po porodzie i zostało ochrzczone, to widać, że rodzice są bardzo mądrzy, że wiedzą, że chrzest tego dziecka jest największym darem dla niego, że to dziecko idzie w butach do nieba, można powiedzieć, że staje się orędownikiem tej rodziny. I jeżeli obok będą tacy towarzysze, którzy mądrze będą tym rodzicom tłumaczyli, że to dziecko bez względu na to, ile lat, ile dni przeżyło na tym świecie, czy poczęło się i później umarło, to jest to dar. Kiedy odchodzi dziecko, umiera właśnie takie maleństwo rodzicom zaraz po porodzie, jest to dla tych rodziców na pewno wielka strata i tragedia, ale jeżeli patrzymy na to oczami wiary, wtedy tak po prostu widzimy, że to dzieciątko poszerzyło grono aniołów i ono za nami teraz będzie orędować w niebie.